Panowie, czy potraficie ukryć przed swoimi kobietami to, że pijecie alkohol? Tak, tak. Tu pani mówi, że nie. Ja nie potrafię nawet przed własną matką. Dobra. Kiedy mieszkałem z rodzicami, czyli jeszcze jakiś tydzień temu, wracam w środku nocy z imprezy. Po cichutku otwieram drzwi. Na paluszkach idę do swojego pokoju. A matka sypialni... Piłeś. Jak ona to robi? Rano wpada do pokoju. Marcin, ale gorzelnie, otwórz okno. Przyznaj się, ile wypiłeś? Mówię, mamo, jedno piwko. Jedno piwko, przysięgam, pokaż oczka. Cztery żywce, lager, butelka, jasne, pełne. Najgorzej, jak przyszedłem pierwszy raz do domu wstawiony, a nie byłem jeszcze pełnoletni. Wyobraźcie sobie to, a moja mama jest nauczycielką. No, otwierają się drzwi, ja taki wstawiony, nie? Jeszcze wiecie, po alkoholu włączyła mi się szczerość. Mama pytam, gówniarz, jesteś pijany, ile wypiłeś? Jedno, dwa piwa, ja? Siedem. I pyta mojego ojca, który jest przed telewizorem, ale jak to, Zbyszek, ty na to nic nie powiesz? A ojciec... Jakbyś mu dała zjeść, to by go tak nie chwyciło. Ale powiedzcie szczerze, jak u nas w Polsce nie pić? Przecież my Polacy zawsze znajdziemy powód do picia. Albo urodziny, imieniny, albo wtorek to taka mała sobota. Przecież my Polacy opijamy nawet prawo jazdy. Zdałem prawo jazdy, muszę się upić. Nie zdałem prawo jazdy, muszę się upić. Straciłem prawo jazdy, muszę się upić. Dlaczego straciłem? Bo piłem. A nawet jeżeli ktoś się nie chce z tobą napić, zawsze pada, dobra to, chodź na jednego. Nawet jeżeli to jest kierowca karetki na służbie, no chodź na jednego. A w sumie, kto sprawdzi karetkę? A nawet jeżeli się wtedy nie chce napić, to zawsze pada takie, mówcie razem ze mną, słyszeliście to nieraz. A co? Co, ja się z wami napiję? No i idziemy do knajpy na jedno piwko, siadamy. No to co, wezmę po jednym piwku. Dosiada się kolejny kumpel, dobra chłopaki, teraz ja wezmę po jednym. Siedzi się coraz lepiej, no to jest przed 12, to co? Panowie, po kielichu? Nie, stary, jutro rano do pracy. A co, ze mną się nie napijesz? Co, ja się z tobą nie napiję? I się zaczyna. Ten postawił po kielichu, tamten musi postawić, bo tamtych dwóch postawiło. W końcu siedzimy, chcemy już wychodzić. Jest już druga w nocy, to co? Rozchodniaczek? To co, na drugą nóżkę? Jest czwarta nocy, wychodzimy na walę jak dwa Messerschmitty, opieramy się jeden o drugiego. Ty, patrz, sklep nocny. Bierzemy flaszkę do domu. Połówkę czy 0,7? Weź litra. I tu największe kłamstwo, najwyżej dopijemy do końca.